tym filmie opowiem Wam o potęgowaniu liczb ujemnych. Zapiszę pierwsze działanie. Chcemy wiedzieć, ile to będzie minus 3 do potęgi pierwszej. Przypominam, że to jest podstawa potęgi, a to jest wykładnik potęgi. Wykładnik mówi nam, ile razy należy pomnożyć przez siebie liczbę z podstawy. Zatem to będzie równe, zapewne już wiesz, minus 3. Zróbmy kolejny przykład. Minus 3 do potęgi drugiej. Minus 3 do potęgi drugiej. Zatem dwa razy musimy pomnożyć przez siebie liczbę minus 3. To jest minus 3 razy minus 3. 3 razy 3 to jest 9. 9 minus razy minus daje nam plus. I jeszcze jeden przykład, żebyś zauważył, o co tutaj chodzi. Minus 3 do potęgi trzeciej. To się równa, pewnie już wiesz, minus 3 razy minus 3 razy minus 3. 3 razy 3 razy 3 to jest równe 27. Natomiast minus razy minus razy minus, minus i minus dają nam plus, a plus razy minus to jest minus. Pewnie już zaobserwowałeś tutaj pewną własność. Gdy podnosisz liczbę ujemną do potęgi nieparzystej, otrzymujesz w wyniku liczbę ujemną. Zróbmy, napiszmy to w innym kolorze, minus 3. Tu mamy minus 27. Czyli przy podnoszeniu do potęgi nieparzystej otrzymujesz w wyniku liczbę dodatnią. Ma to sens, ponieważ nieparzystą ilość razy mnożysz przez siebie minusy. Minus razy minus daje Ci plus, czyli parzysta liczba minusów daje nam tylko plus. Gdy podnosisz liczbę ujemną do parzystej potęgi, otrzymujesz liczbę dodatnią. Tak naprawdę nie ma nic tutaj nowego w potęgowaniu liczb ujemnych. Warto tylko pamiętać, że liczba ujemna razy ujemna to w wyniku liczba dodatnia. Skrótowo mówiąc, minus razy minus daje plus, a za to ujemna razy dodatnia to w wyniku ujemna. Czyli minus razy plus to w wyniku minus. Zapiszę jeszcze to, co powiedziałam tutaj, żebyś zapamiętał. Czyli liczba ujemna do potęgi nieparzystej, liczba nieparzysta, da w wyniku liczbę ujemną. Natomiast liczba ujemna do potęgi parzystej da w wyniku liczbę dodatnią. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Czasami możesz spotkać taki zapis. Zapiszę minus 2 do potęgi trzeciej. Czy on się czymś różni od takiego zapisu minus 2 do potęgi trzeciej? Tutaj ważna jest kolejność wykonywania działań. Tak naprawdę to działanie to inaczej minus i w nawiasie 2 do potęgi trzeciej. A to jest równe minus 2 do potęgi trzeciej to jest równe 8. W tym miejscu mnożymy 3 razy przez siebie minus 2. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2. W wyniku da nam to minus, mamy nieparzystą liczbę w wykładniku, minus 8. Zatem wynik to minus 8, tutaj też jest wynik minus 8, ale nie zawsze tak będzie. Tutaj mamy przypadek szczęśliwy, że wyszło tak samo. Napiszę inny przykład. Spróbujmy minus 4 do kwadratu i minus 4 do kwadratu. Ile to będzie równe? Zatrzymaj ten film i zastanów się chwilę.
minus 4 do kwadratu, to inaczej minus 4 do kwadratu. Możemy ten nawias sobie napisać pomocniczo, to inaczej minus 4 razy 4, czyli to jest minus 16. A w tym miejscu ile to będzie? Minus 4 razy minus 4. Minus razy minus da nam plus, 4 razy 4 to jest 16. Zobacz, otrzymałam dwa różne wyniki. To ważne, gdzie jest ten minus i co podnosimy do potęgi. Pamiętaj o tym.